Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w podróżnika naszego Juhaczu, żgulowskiego, chłodnego. Chłodnała. No właśnie, też bym się napił piwa z chęcią, naprawdę. To się śmieje. Alkoholik we mnie się uruchamia. Jej! I tam jest jakiś demon. Ja bym z chęci tego demona zabił, bo on wcześniej mi zniknął i wolałbym go teraz ciachnąć, żeby mi potem cholera jedna nie przeszkadzała, kiedy będę wyprowadzał tego kolesia. Przynajmniej mam taką nadzieję. A, dobra, tutaj jesteś z powrotem, co? A, tam lajcik. Ja tobie takie obrażenia zadaję, że... Nie ma problemu najmniejszego, co? A, 500 punktów doświadczenia. Pociski, jakie tutaj ma, jakieś miksturę życia, miksturę many. Jej. I dobra, chodźmy do tego kolesia z powrotem. Choć już dialog przewinę. Tak. My to już wiemy, o co tutaj chodzi. Okej. Okay. Bla. A no i... A dobra, robimy zapis i idziemy się, nie przejmujemy niczym. Czyli potem zostanie nam szukanie jakiegoś klucza. Nawet nie wiem do czego dokładnie, ale jeżeli będziemy potrzebowali gdzieś przejść i będzie potrzebny klucz, to lepiej ten klucz mieć, nie? Ma się z takiego założenia wychodzę. Że lepiej się przygotować na to już wcześniej, żeby potem nie mieć problemów. Dobra, tu. Chodzę tutaj, towarzyszu. O, to wychód z города, da? Da, to wychód. Dawaj, wspominaj pro klucz. No, klucz. Wspomnę. Nie drzab cholero. My w mieście z Kriuchowym. Ty. No, kładbyście pochranili. Da, znaczy klucz w mogile. Tak, tam jest. To. Dobra, kurde, to za daleko. To idź zorientuj się, jak tam jest z mutantami, a jak nie, a ja na ciebie poczekam. Dobra, no to... Czyli klucz będzie... Boże, kocie. Nie ruszę mi tej kamery. On zaraz tutaj wyjdzie, wiecie? Pięknie, piękny kot. Pokaż swoją... tu tyłek, co? Fajnie, musiałeś to zrobić. Dobra, czyli koleś powiedział nam, że musimy rozkopać groby, bo gdzieś zakopali. O Boże, jak ja nie lubię takich zadań. Rozkopywać groby. Co to ma być? W ogóle jakieś kilofy mam? Nie, no jakiś kilof tutaj mam. A to w ogóle da się rozkopać? A, da się, dobra. No to próbujemy, szukamy sobie. O, w mordę, ile się tego tutaj pojawiło. Gincie, dziady. Raz, dwa, idziecie mi stąd. O, właśnie. Boże, ile tego tutaj jest. Mam nadzieję, że ten klucz wykopałem. Może się okaże, że to jeszcze nie ten grób. Okej. Czarna perełka. I tyle. Dobra, no to kopiemy wszystko po kolei. Nie mamy... Jak trzeba, to trzeba, nie? Dobra, tego nie można raczej. A to można. Tego. Nie można. A, to już można. No, to sobie już pokopiemy. Może tutaj będzie ten klucz. Tam była tylko czarna perełka. Halo? O Boże, mi się wydaje, że chyba ich tutaj jeszcze więcej się pojawiło niż przy tamtym. No. O, ja cię pieprzę. Aż mnie kusi, żeby deszczu ognia użyć, wiecie? Ewidentnie mnie bardzo mocno to kusi, żeby... A czy chorci w sumie? To byłoby adekwatniejsze.
mówić, to przydałoby się, żebyście się oddalali ode mnie, kiedy uderzam. O właśnie, o właśnie. Nic tu nie ma. Nie ma niczego, nie znajdę. No i tak właśnie wygląda wyżynanie wszystkich zombiaków, co? Dobra, ile mam punktów? Spokojnie 28 tutaj wbija, bo nawet i 29. Szkarczą Łukasz klej notami, to przynajmniej sporo hajsu z tego będzie, sporo rubli. Ruble to najbardziej lubimy. A co jeżeli by chciał ruble zamieniać na dolary? No nie można. Właśnie nie można. Ruble to zbyt wartościowa waluta. Tutaj. O, jeszcze tutaj. Może tutaj. Boże, to dopiero za ostatnim razem będę miał klucz. Dobra. Kurde, nie zdążyłem spojrzeć, co tam się znajduje, ale bardzo mało, co? Butelka? Serio? Wódka! Ale ja wszystko przekopałem przecież. Niczego tu nie znajdę. Ja tu chodzę, a tutaj jest jeszcze ten jeden grób. Boże. Ale tutaj twórcy zrobili. Dopiero za ostatnim razem. Dobra, ale nie, cóż. Trzeba było to wykopać. Jak to trzeba było wykopać, co? O, cholera. Okej. O, nie. Dam radę. Ja to bardzo mocno wierzę, jestem bardzo wytrzymały i za mechaniki tejże gry, ja lamą nie jestem. Nie wierzę, ale słyszeliśmy zombiaki, dobra, jak to są zombiaki tam, to już faktycznie nie ma problemu najmniejszego. Zardzewiały miecz, klucz do drzwi z salien, no to faktycznie tutaj był klucz. Ale Boże, jaka obstawa, szkielety z demonem. Dobra, lepsze obstawy by nie mogło być. Dobra, bo ogólnie tutaj zwiedziliśmy. To trzeba iść tam na dół, nie? Tutaj też był chyba jeden demon, z tego co pamiętam. Zaraz nam wyskoczy. Nawet i zmutowana zjawa. Nie przerywaj. Kombosów. No. Kto ci pozwolił odskakiwać? Kto ci pozwolił kombosy ten niszczyć? No chodź, demonu. Demony mają prostą mechanikę, którą idzie bardzo łatwo wykorzystać przeciwko nim. Chociaż jak mimo wszystko jak pieprzną to tylko raz, nie? Ale... Demon, dobra. Wolałbym więcej mikstury leczniczej niż do many. Przepraszam, troszkę mi się odbiło. Dobra. Tutaj są drzwi, to chyba nawet i tutaj trzeba było mieć drzwi. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj wszystko powybijać. Gincie mi cholery tutaj. Bo was tutaj było naprawdę sporo, z tego co pamiętam. Okej, okay, robię zapis. Tu chyba był jeszcze jeden szkielet, wiecie. Coś ten desen. Kolejny poziom. A, to tam jest. Tam nie wiem, jak się dostać nawet. Nie chciałem gówna podnosić. Dopóki nie będę miał skór glizdy, to gówna na razie nie chcę podnosić. Gówna jest zresztą wszędzie, tak na dobrą sprawę. Dobra, to schodzimy sobie tutaj na dół. Boże, już prawie 20 godzin jest! Ej, gdzie ty tutaj byłeś, szkielecie? To brzmi jak dobre techno. Okej.
wolę tą zmutowaną zjawę nawet, żeby życie sobie trochę potracić, ale żeby... Tą francę zdjąć mimo wszystko. Boże, nie bij niewidzialne rzeczy, tylko tego bij kostka. Okej. 240. Ja mam 8 punktów nauki, tak? Nie, sorry, jak wrócimy się do gdzieś tam, to jakoś je muszę spożytkować. Naprawdę ja je muszę jakoś spożytkować. A, zębiaki to tam. Psikuś. Pikuś. Tak, psikuś. Okej. Okej. Ginżo, kole... Okej. Dobra, lecimy sobie dalej po prostu, lecimy sobie dalej. Czemu akurat musiał się zrobić zimno, ale to jest raczej zaprogramowane w skryptach nasztukane. I tutaj będzie zło. No. Dobra, gincie. Ty też gin. Nie przeszkadzajcie mi, tylko czemu się tak z dupy harpy pojawiły, nie rozumiem. Okej. Chodź paskudo. Ty gdzieś tutaj jesteś, co? Gdzieś tutaj musisz być. No właśnie. Może stąd mi się pojawiły, po prostu chciały przejść. Okej, jedna harpia. No, możesz zginąć. Nienawidzę was. No dobrze, dobrze. To jest jakaś mikstura lecznicza. I chyba nic więcej. Tak patrzę uważnie, bo może faktycznie jakaś pigułka gwałtu będzie, wiecie, do tego kolesia tam. Dobra, mamy tutaj jakieś mikstury lecznicze, to wypijmy sobie trochę. Te pigułki trzeba będzie za niedługo używać i kupić sobie je w jakiejś rozsądniejszej ilości. Ho. Co to skucznowato stało? To w sumie to niech nie będzie nudne, bo tu jest sporo mutantów, będziesz dużo się tutaj bawił z mutantami. Pielęgniarka, o Boże, to oni tutaj mają ten, mikstury. O tak. Nic tu nie ma. Dobra, to warto przynajmniej z nich zbierać tutaj rzeczy, to przynajmniej sobie odrobimy w tych miksturkach. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Znowu się pojawi... Dobra, za dużo was trochę jest. Nie. Takie ilości to jest trochę złe, wiecie. O, właśnie. Zabijcie tam tą pielęgniarkę. Czemu się te harpie pojawiają? Czemu... Tych harpii tyle jest. To jest niezrozumiałe dla mnie. Boże, nie, bo się wiksujesz tutaj, mój ty bohaterze. Okej. Jakie to jest... Znerwiające, co? Cholerstwo. Jak ja nienawidzę, jak one się unoszą nade mną i nie potrafię mnie trafić, bo one latają. To jest złe. A słyszałem coś. W ogóle światełko zapomniałem sobie tutaj włączyć, bo jest ciemno, bo jest ogólnie pogoda zrypana. Miałem gdzieś wychodzić, a na weekend. Aha. Czyli za każdego pokonanego ten wychodzi taka jedna harpia, tak? Za które jeszcze punktu doświadczenia nie ma. A, tu jest jedna harpia i tam jest jeszcze jedna harpia, tak? No, to będzie tutaj cholerę zabijania. O. Chodzę tutaj. Wyleciałeś mi do...
Ginże, mi nie przeszkadzaj. Jakieś tulipany, szkalpery, zardzewiałe miecze. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Skalpery. Nie ma czego plądrować. Ale tutaj zabijałem sporo tych zodiaków. Niczego tu nie znajdę. No nic właśnie, tu nie ma. Właśnie. Ale takie pozabijałem, że tutaj... nieważne, nieważne. No może te głowy, za te głowy będziemy dostawali jakieś jeszcze ekstra hajs, jakieś ekstra punkty doświadczenia. Nic tu nie ma, niczego tu nie znajdę. Skoro można je wydobyć, a wcześniej ze zombiaków się nie dało, to wnioskuję, że coś jest do rzeczy, tak faktycznie. Tutaj nie ma nic. Dobra. Lecimy tutaj. Dwie pielęgniarki. Tylko je gdzieś wywala czasem. To jest najgorsze. Okej. I jeszcze tutaj. A czy nie? Za niektóre jest są punkty doświadczenia. Nic tu nie ma. No nie, no ja bym powiedział, że tutaj są zwłoki, ale... Jak ty tam chcesz. Skalpery, skalpery. Dobra, może najpierw wszystko powybijamy tutaj. Okej. O Boże. Ile tego tutaj jest? Ugnijcie. Oby mi te harpy tutaj zaraz nie przeszkadzały. O właśnie. O właśnie. Tymi harpami się powinien zajmować tak. No wiecie co, życie mam pełno mimo wszystko. Nie. To jest złe, co się tutaj dzieje. To jest naprawdę bardzo złe. O właśnie. Kolejne pielęgniarki tutaj giną. Teraz tylko te harpy mi... Nawet bym powiedział i 50 bez tym mniej. Okej. Trochę tego tutaj... się cholerco pojawiło, co? Nawet nie trochę, tylko tak trochę sporo. Dobra, wyciągnijmy to, bo inaczej będzie wielki problem, żeby to pozabijać. Za wszystkie harpy powinny być punkty doświadczenia, wiecie? Nie, jeszcze tutaj tyle męczę. Tutaj mi jeszcze wyleciała. No to chodź. Czemu w ogóle za każdą zabitą pielęgniarkę wylatuje harpia? To jest dla mnie niezrozumienie. Nie wiem, jakaś klątwa czy coś. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, jakbym nie starał się ogarnąć, bo nie ma tutaj żadnego jakiegoś racjonalnego wyjaśnienia, żeby wyjaśnić o co tutaj chodzi, o co tutaj chodzi tak faktycznie. Najważniejsze będzie to teraz chyba podbierać się miksurki, co? Boże, jeszcze jedna harpia, co? Dobra, chodzę tutaj. Gin. No i wleciła mi na głowę. Właśnie dlatego nienawidzę walczyć z harpiami. I krwiopijcami. Głupia. Gin. Ojej, zabiłem kogoś z szczelby. Wiecie, ze swojego kałacha. Dobra, zbieraj tutaj te miksurki. Niczego tu nie znajdę. Może poza wizją tutaj. Nie ma. Przejrzę dokładniej. Żgulioskawa. Chłodnowa. Niczego tu nie znajdę. Wiecie co, ale może jednak to będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek właśnie w tym momencie, wiecie? No, to będzie dobry moment, więc trzymajcie się ludziska. Na razie.